Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Powera. Jest to 13 odcinek z tej serii, troszeczkę nieszczęśliwy, nie no, oczywiście żartuję. I lecimy z dwoma oczywiście zestawami dla moich widzów. Pierwszym widzem jest Kacper, napisał, że jego sprzęt to i3-3240, płyta Gigabyte H61M S1, karta graficzna GT630, chłodzenie CPU standardowe, RAM 4 GB DDR3, dysk Toshiba P300 1 TB, zasilacz Chifteka 400W, obudowa SilentiumPC Alea S25W, budżet to od 2300 do 2500 zł, interesują go tylko części nowe i nie chce zmieniać dysku, bo był niedawno wymieniany, zależy mu, aby podzespoły, które są widoczne, były w odcieniach białego i czarnego, przewaga czarnego, ale nie chce żadnego dysku SSD, nie chce wymienić obudowy, komputer użyją głównie do gier i przeglądania internetu, YouTube, Facebook. Także tak, Kacprze. Moja propozycja dla Ciebie jest następująca. AMD Ryzen 3200, bardzo fajny procesor, 4 rdzenie, 4 wątki, na pewno ma przewagę nad procesorem Pentium G4560, którego w tym przedziale cenowym bym Ci polecił, ponieważ ma fizyczne 4 rdzenie. Dodatkowo ma odblokowany mnożnik, dzięki czemu można ten procesor podkręcać praktycznie bez ograniczeń. Oczywiście potrzeba do tego dobrej płyty i dobrego chłodzenia, ale no to chyba wiadomo. Także taki zestaw będzie na pewno przyszłościowy, będziesz mógł sobie go podkręcić, zmodernizować i jeszcze uzyskać większą wydajność niż masz teraz. Czyli procesor kosztuje około 450-470 zł, także cena jest bardzo dobra. Zawiera oczywiście procesor i chłodzenie oryginalne AMD. Taktowanie bazowe to 3,1 GHz do 3,5 w turbo, o ile się nie mylę. Do 3-4, przepraszam, 14 nanometrów. To są oczywiście te nowe Ryzeny trójki, bardzo fajne procesory, 4 rdzenie, 4 wątki, za takie pieniądze to jest coś pięknego. Niestety ich jedynym minusem jest brak zintegrowanej karty graficznej, natomiast tutaj nam to nie przeszkadza, ponieważ będziemy mieli kartę zewnętrzną. Płyta do tego procesora to MSI B350M Pro VDH, podstawowa płyta na chipsecie B350, 4 sloty na pamięć RAM DDR4, mały tutaj chipset, małe chłodzenie na chipsecie, jeden złącze PCI Express razy 16, dwa złącze PCI Express razy 1, chłodzona sekcja zasilania czterofazowa, oczywiście sam socket AM4, oddzielona karta dźwiękowa od płyty taką właśnie ścieżką laminowaną. Mamy tu gdzieś też złącza SATA, których nie mogę dojrzeć, bo ten obrazek jest strasznie mały. W każdym razie płyta ma też USB 3. W 6 sztukach, także no, bardzo fajna płyta podstawowa, na niej też możecie ten procesor podkręcić, natomiast no, raczej kokosów bym się tutaj nie spodziewał, no i przede wszystkim nie na boksowym chłodzeniu. Pamięć RAM Corsair Vengeance LPX 8 GB DDR4, bardzo fajny RAM, natomiast z dużym radiatorem, przepraszam, nie z dużym, LPX nie mają dużego radiatora, ale z radiatorem, który, jeżeli będziecie montować jakieś zewnętrzne chłodzenie, może przeszkadzać, także sprawdźcie to. Oczywiście one są dosyć cienkie, te radiatory, natomiast no, trzeba mieć to na uwadze. 8 GB RAM o taktowaniu 3000 MHz pozwoli podbić delikatnie wydajność całej platformy. Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti wersja OC. Dlaczego karta od Gigabyte'a? Ponieważ jest cicha, ładnie wygląda. Ja wiem, że chciałeś z akcentami białego, natomiast ciężko jest namierzyć taką kartę, żeby były odcienie białego. Myślę, że te dwa czerwone paski, które będziesz widział, a raczej nawet może i nie przeszkadzają. Generalnie karta jest cała czarna, laminat też ma chyba z tego co widziałem czarny, dokładnie, jeżeli nie czarny no to brązowy, taki w czarny wpadający, to też nie ma z tym myślę żadnego problemu, a karta jest wydajna, pograć we wszystkie nowe gierki na tym zestawie, na średnich, nawet może i na wysokich ustawieniach Full HD, żadnego problemu tutaj nie ma, przede wszystkim karta ma 4 GB pamięci, co też jest ważne, dlatego też Ci ją polecam. I zasilacz, tutaj z zasilaczem troszeczkę zaszalałem, bo ponieważ jest budżet na to, miałem wymienić kartę na GTX 1060, natomiast no niestety, ale by się to nie opłacało, dlatego że karta kosztuje praktycznie 2 razy tyle co 1050 Ti, a nie mieliśmy aż tyle budżetu, więc zasilacz dałem Ci tak przyszłościowy jak tylko można było i właśnie jest to zasilacz 550W Supremo M2 Gold od SilentiumPC. Bardzo dobra jednostka na dobrych podzespołach, 550W z certyfikatem złotym, co tylko potwierdza jego sprawność. Półmodularna jednostka jest to i cicha. Także zasilacz będziesz miał na lata, że tak powiem. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o moją propozycję dla Ciebie. Cena za to około 2100 zł, czyli nie przekroczyliśmy Twojego budżetu. Jeżeli byś chciał, no to można by było zmienić procesor na Ryzena 5, ale nie wiem, czy byś się wtedy wyrobił w budżecie. No i oczywiście zmieniając też zasilacz na gorszy. Dlatego taka jest moja propozycja, jeżeli chodzi o Ciebie, Kacprze. Myślę, że z niej skorzystasz, o ile już nie zmieniłeś sobie komputera, bo Twój mail był chyba z 1 kwietnia, także muszę nadrobić te filmy, bo mam ogromne zaległości. I kolejny mój widz, Bruno. Bardzo ciekawe imię, jeszcze takiego tutaj nie widziałem. Pozdrawiam serdecznie. Napisał, że jego płyta główna to Gigabyte GA990 FX-AD3 AM3+, procesor Phenom 2X4 965 Black Edition, podkręcony do 3,7 GHz, karta graficzna GT640, Goodram DDR3 8 GB RAM, dysk WD Blue i Samsung 2500, zasilacz iBox Wings, chyba czarna lista, no nie chyba, tylko na pewno, i że podkręciłeś na tym zasilaczu ten procesor, to nie był to w ogóle dobry pomysł. System Win 8.1 i 2 monitory. Budżet niewielki, bo między 400 a 600 zł, części nowe lub używane. Niestety w tym przedziale dwie części będą używane, jedna będzie nowa. Komputera używa do montowania filmów Premiere Pro oraz Camtasia Studio, programowania i trochę grania, a najczęściej do YouTube'a i przeglądania internetu. Więc Bruno, jeżeli podkręciłeś, w ogóle moja propozycja, jeżeli podkręciłeś ten procesor i masz za głośne chłodzenie, co jest oczywiste, polecałbym Ci chociaż zakupienie Spartana 3LT. Na pewno chłodzenie będzie o wiele cichsze i nie pozwoli się tak grzać Twojemu procesorowi, przede wszystkim, że renderujesz. Lepiej by było zakupić oczywiście ferę, ale nie stać Cię na to. Także takie chłodzenie też będzie wystarczające, na pewno pozwoli odetchnąć Twojemu Phenomowi. I tak, karta graficzna. To powinieneś wymienić, bo jeżeli masz GT 640, to nie jest karta, tylko praktycznie wyświetlacz pulpitu. Radeon Sapphire HD 7872, 2 GB wersja GHz Edition, czyli rdzenie na 1000 MHz. Tutaj z tego co widzę, bardzo fajna karta. Oczywiście nie zachęcam do zakupu od konkretnych ludzi tych rzeczy, tylko po prostu pokazuję najbardziej ciekawe aukcje i ogłoszenia. Także za 350 zł masz HD 7872 GB, który pozwoli Ci zagrać nawet w nowsze gierki. Oczywiście no, z Phenomem może być ciężko, natomiast na pewno jest to 100 razy lepsza karta niż Twoje GT640 i pograć się na niej da. I przede wszystkim jest to wersja Sapphire'a, co mi się bardzo podoba, bo wszyscy, którzy są na moim kanale, starsi widzowie, wiedzą, że ja Sapphire'a, jeżeli chodzi o kartę AMD, uwielbiam. I zasilacz SilentiumPC Vero L2 brązowy. Podstawowa jednostka natomiast niczym nie ustępuje, jeżeli chodzi o niezawodność, tym jednostkom droższym. Oczywiście ma jakieś tam mankamenty, jak to wiadomo, też się może coś zdarzyć, natomiast jest to zasilacz generalnie polecany, fajny zasilacz z certyfikatem brązowym. Kable ma płaskie, nie w oplotach, ale płaskie kable, czyli ułatwiają one ogólnie układanie ich w obudowie. Jest to zasilacz cichy i w zupełności wystarczy do Twojego zestawu i na pewno nie będzie nadwyrężony Twoim podkręconym procesorem. I akurat w Twoim budżecie się mieścimy, nie wiem ile dokładnie, w każdym razie 600 zł na pewno nie przekraczamy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, polecajcie ten kanał wszystkim Waszym znajomym, niech oglądają, niech Was będzie jeszcze więcej. Zbliżam się do liczby 6000 widzów, subskrybentów, także dziękuję bardzo Wam wszystkim i trzymajcie się następnego. Jeżeli chodzi o zgłoszenia do tej serii, możecie wysyłać je na mojego maila michausz98@gmail.com, który jest podany w opisie, i według wzoru, który jest podany w opisie, bo niestety, ale zgłoszenia bez wzoru będę odrzucał. Także dzięki, trzymajcie się następnego filmu. Na razie.